Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj tak na szybko i z telefonu. Cóż, mam bardzo dużo pracy, dlatego po prostu nie nagrywam się ostatnio. Miałam też i mam dalej problemy ze zdrowiem różnego rodzaju, bo i trochę głowa szwankuje i ciało, kręgosłup, wszystko naraz. Stąd też pierwszy raz w życiu chyba tak duże opóźnienia pojawiły się w zamówieniach. No ale cóż, mogę jedynie przeprosić i powiedzieć, że po prostu nie mam na to większego wpływu, bo no, życie płata nam różne figle i pisze różne scenariusze i po prostu nieraz nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Ale mam nadzieję, że wszystko oczywiście jak zawsze wróci do normy, bo po każdej burzy wychodzi słońce, jak to się mówi. A dzisiaj chciałam Wam tak na szybko w ogóle powiedzieć o promocjach, powiedzieć o tym, co teraz robię, co będzie dostępne, pokazać Wam trochę modeli i co. No i tak pokrótce powiedzieć, co słychać. W tym momencie właśnie jestem w trakcie warniszowania, już wypiekania warniszu na laurze, którą robię dla mojej klientki. Później zabieram się za Tessę Rilbon, która też będzie robiona na zamówienie. I tych laleczek na zamówienie już się zrobiła całkiem spora lista, bo jest już chyba 9 lalek przede mną jeszcze do wykonania. Natomiast właśnie z dniem wczorajszym weszła grudniowa promocja świąteczna. Co nie znaczy, że lalka zakupiona w tej promocji będzie ukończona na święta. To znaczy, ja się postaram, żebyście te lalki wszystkie podostawali pod choinkę. Natomiast biorąc pod uwagę ilość zamówień jeszcze starych, które wznowiłam teraz, no to będzie to ograniczyło z cudem, żeby wyrobić się na święta ze wszystkimi. Jakieś na pewno będą gotowe. Dlatego im wcześniej złożycie zamówienie, tym większe prawdopodobieństwo, że Waszą lalę dostaniecie pod choinkę, a nie w późniejszym terminie. Natomiast dla pierwszych 6 osób, które takie zamówienia złożą w ramach świątecznej promocji, każda lalka z oferty będzie w cenie 1000 zł. Czyli jest to naprawdę gratka dla kolekcjonera i gratka dla osoby, która nie miała wcześniej do czynienia z rebornami i chce sobie kupić ładną, bardzo realistyczną lalkę najwyższej jakości. Ponieważ, jak już wspominałam, pracuję na winylach najwyższej jakości, takich, które są nietoksyczne, mają atest tej nietoksyczności i naprawdę bardzo dobrze się na nich osadzają farby, wtapiają się w ten winyl i wyglądają te lale bardzo, bardzo realistycznie. Przede wszystkim winyl pachnie, a nie śmierdzi, a jest to naprawdę spory atut. Ja już zresztą nie będę się w tym temacie rozwijać. Mówiłam wcześniej, co, jak i dlaczego i jak dotarłam do takich firm, które faktycznie sprzedają w uczciwej cenie lale, kity bardzo dobrej jakości. Więc tak, moja oferta jest dostępna na mojej stronie Reborn Sugar Baby Smolińska na Facebooku, ale też jeżeli macie wątpliwości lub na przykład chcielibyście, żeby zapytać, czy na przykład dany model też obejmuje promocja, a nie ma go w ofercie. Czasami idę na rękę i czasami, jeżeli jest ten model do zdobycia, to też mogę Wam zrobić w tej cenie promocyjnej to, co Wam się podoba. Więc warto też do mnie napisać w wiadomości prywatnej i ja wtedy po prostu ocenię, powiem co i jak, pomogę w doborze, rozwieję Wasze wszelkie wątpliwości co do tego, czy na przykład warto robić płytkę brzuszną, czy nie, czy na przykład, no nie wiem, czymś tam się innym zasugerować, czy jeżeli chodzi o włoski, doradzę, bądź odradzę różne rzeczy. Więc warto do mnie pisać na priv. No a teraz co? Pokażę Wam, co tam u mnie słychać w moim lalkowym. Ja sobie odwrócę kamerkę. O, tutaj jak widzicie farby i nóżki. A tutaj lalkowe pudło, słuchajcie, co będę miała do tak zwanej wolnej sprzedaży, do wolnej adopcji. Tu jest cały miszmasz, plus jeszcze nie podojeżdżały mi niektóre modele. Tutaj jest Laura, którą na pewno będę robiła na zamówienie, bo nie przypominam sobie, żebym taką lalę zamawiała, ten kit zamawiała sobie. To też będzie, nie, to jest, o właśnie, to jest model, który będzie do wolnej adopcji. Buźkę tutaj widać przez worek. O! I to jest Marley od
To jest Marley od Cassie Brace, więc naprawdę przepiękny maluszek, przecudowny. I on będzie właśnie do wolnej adopcji. Tutaj coś jeszcze mamy. To jest, słuchajcie, od Gudrun, ale co to jest za lala? To jest chyba jakiś certyfikat starszy, to ja już tej lali nie mam. Tutaj jest Alien Kosmita, który będzie też dla mojej klientki robiony na zamówienie. O, tutaj tą laleczkę będę też robiła do wolnej adopcji. Nie pamiętam nazwy modelu, ale na pewno kojarzycie tą buźkę. Ona ma fajne, duże, wydatne usta. Planowałam ją zrobić w ogóle z powieczkami otwartymi, ale jeżeli ktoś z Was byłby chętny na ten model w formie takiej śpioszkowej, mogę ją również wykonać. W takiej wersji, jaka jest oryginalnie, czyli z zamkniętymi oczami. Tutaj mamy lalę, którą też chyba do wolnej adopcji będę robiła, słuchajcie. Nie pamiętam oczywiście modelu, ale sugerujcie się buźką, na pewno ktoś z Was kojarzy. To jest, słuchajcie, takie naprawdę bardzo szybkie nagranie i musicie mi wybaczyć kiepską jakość. O, to jest zresztą chyba od tej lali, to jest Alessia, o właśnie, Alessia od Gudrun Legler. Także warto też, bo to też jest piękny model. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu mamy Tessę, Tessę będę robiła właśnie zaraz też. I tutaj mamy Alexis od Cassie Brace. Niewiele widać przez ten worek, bo ona jest jeszcze w pergamin zawinięta, ale Alexis to jest bardzo duża lala, fajna dzidzia, taka spora. I tam dalej jest kolejna chyba Laura, tak? To będzie na zamówienie na pewno ta Laura. Więc troszeczkę tych kitów jest takich, wiecie, do wolnej adopcji. Warto skorzystać, bo to jest na pewno 100% szans, że one będą gotowe teraz przed świętami jeszcze, bo kity, których nie muszę zamawiać, mam u siebie na miejscu, wiadomo, że jestem w stanie wykonać po prostu szybciej. O, tutaj mamy piękną główkę pięknej Laury z żyłeczkami, z naczynkami, tu śliczne rączki i zaraz wstawiamy nóżki do pieca. Dobra, słuchajcie, kończę, nie będę przedłużać, bo po prostu mam jeszcze bardzo dużo dzisiaj do zrobienia. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego mojego remiksu wypowiedzi się dowiedzieliście. A jeszcze na koniec pokażę Wam lalę, która jest jeszcze u mnie. To jest Józefina. Był o niej filmik na YouTubie, na moim kanale, możecie go znaleźć. I zdjęcia również, profesjonalna sesja jest na stronie Sugar Babies. Józefina coś nie ma szczęścia, nie może znaleźć nowej mamy. A to jest lala, no, wspaniała, bo ona ma oczka uchylone i ma buźkę otwartą, także bierze całego smoczka, ma pełne kończyny, jest sporym klockiem, bo ma jakieś 56 cm, dlatego naprawdę warto skorzystać i Józefinę zakupić, bo jest dostępna od ręki w cenie 2000 zł. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego zobaczenia.